jakoś tak dziwnie, ale chyba już jest. Chyba będzie normalnie. Dzień dobry, właśnie się tu rozkładamy i zaczynamy kolejnego vloga. Vlog będzie o wirusach. Chyba. Tak wygląda chora Julka. Wcale nie umiera, ale wierzcie mi, że ma okropny kaszel. W nocy obudziła pół chałupy, w tym właśnie mnie, bo bardzo się dusiła w nocy. A jeszcze wczoraj rozmawiałam z koleżanką i mówiłam, nie, Julka nie kaszle, ona tylko ma chore migdały i zatoki. No to mamy poważnego wirusa w domu, właśnie wróciłam z zakupów. Muszę troszeczkę ogarnąć ten bałagan tutaj domowy. Wczoraj też byłam z Julką w domu i odkurzyłam sobie, ogarnęłam sobie kwiaty i zaczęłam prać dywaniki, znaczy właściwie to prałam skóry wszystkie, bo moje koty i psy leżą na skórach wszędzie, mają w każdym jednym pokoju skórki i na tapczanach i na fotelach, tak jest owcy, też niektóre są sztuczne, więc poprałam sobie wszystko w dwóch, chyba trzech praniach. Dzisiaj będę prała dywaniki, to jest takie małe rzeczy, które mogę zrobić w międzyczasie, bo tak naprawdę dzisiaj już byłam też na zakupach. I będę robić też obiad i będę chciała troszeczkę posiedzieć z Julką, bo jak dziecko jest chore, to potrzebuje mamuni, tak? O dziwo, mnie nic nie bierze, czuję się całkiem dobrze, także chyba mnie Julka nie zaraziła, bułkę męczy. Julka chodzi z wikiem na tym. I takie domowe sposoby u nas na wirusy to jest chyba przepicie tego wirusa. I Julka bardzo dużo pije, prawda? Piję na przemian. Imbir z cytryną. W ogóle to chyba zrobię tak we vlogu, że po prostu pokażę Wam w przebitkach, jakie mikstury ja Julce robię. Jedno, co bym chciała Wam polecić i to znajduje się w Lidlu, to jest herbatka. Poczekaj, chyba kiedyś ją pokazywałam na kanale. Wydaje mi się, że pokazywałam, nie wiem w którym vlogu, ale może go znajdę, jakąś przebitkę albo gdzieś w internecie. To jest herbata z tymianku, z sosny. Jest taka trochę trocinasta, ale nie tylko, tam są jeszcze inne składniki i ona jest bardzo dobra na choroby związane z gardłami. My ją wcześniej już próbowaliśmy, Julka ją lubi, prawda? Do tego dodaję suszoną lipę od mamy. Mama mi nasuszyła w Polsce lipy i po prostu ją tu zabrałam, bo ja przyjechałam zaraz tuż po sezonie lipowym na urlop do Polski, więc poprosiłam moją mamę, żeby poszła na spacer i nasuszyła mi kwiatu lipy i nasuszyła mi, mam całą puszkę lipy. I dodaję odrobinę czystku, bo Julka nie przepada za czystkiem, ale jak jest zmieszany, to żeby wzmocnić jej jeszcze odporność, to dodaję trochę czystku, to nie czuć go tak w tej herbacie, słodzem, jodem. Pokazujesz bułkę widzom, wszyscy już znają bułkę, bo ona strasznie psoci, nawet we vlogach. Także Julka się kusa cały czas. Dodatkowo pije na przemian też sok z czarnej porzeczki. Ja bardzo mało słodzę te soki. Mam je zawykowane. Dosładzam je miodem albo syropem klonowym. Mam też jeszcze taki super miks odporność. Imbir, mango, kurkuma, lukuma, kamu, kamu, maca. Cokolwiek to znaczy, to jest to 100% produkt naturalny. Ja to też kupowałam w Lidlu. Tak to wygląda. To jest Purella Superfoods. I naprawdę ma spoko skład i to można dodać do szejków albo rozpuścić z wodą, do soku, do szejka, do owsianki, do jogurtu. Także ona nawet tego nie wyczuwa, bardzo taki kurkumowy kolor. Ale robimy wszystko, co można, żeby, mam też pyłek z kwiatów, sok żurawinowy na wzmocnienie raczej tych spraw związanych z uriną. Robimy wszystko, co można, żeby po prostu tego wirusa przepędzić i wzmocnić, bo wirusa lekami to tak średnio zwalczać. Raczej po prostu trzeba go przepić, nie alkoholem, a raczej po prostu płynami, dużą ilością płynów, wygrzać się, no i spróbować jakoś swojemu ciału dać to, co najlepsze, dać dodatkową dawkę witamin. Kupuję Julce też takie spraye do nosa, jak Otrivin, on jest też w Polsce i dzisiaj kupiłam też jej, byłam na zakupach, kupiłam też jej zestaw witamin, taki Sanasol, to się nazywa w Norwegii. Ja trochę nie wierzę w te, no bo rzeczywiście tutaj mogą być jakieś tam, ale jest też kurkuma, są też naturalne tutaj rzeczy, ale pewnie tutaj jest trochę stabilizator, wan, witaminy, woda, aroma, apelsin, olejek pomarańczowy, nie wygląda jakieś sojowe, coś tutaj jest, coś z agaru,
Także nie wygląda to aż tak desperacko, czyli jakiś zestaw witamin, żeby po prostu w tym okresie choroby ją tutaj wzmocnić. Ale też i po, właśnie kupuję też takie gubity deserki czekoladowe, żeby cokolwiek jadła. Właśnie zaraz będę jej robić budyń waniliowy z syropem malinowym, z malinami i z bananem, coś takiego rzadkiego. I kupuję jej też lody. Dzisiaj są czekoladowe, wczoraj robiłam z banana, wiśni i malin właśnie w termomiksie sama. No i też nie chcę, żeby ona miała wszystko aż takie, wiecie, pod linijkę, mega zdrowe, chociaż naprawdę teraz na no 80-90% wręcz jej karmy to jest po prostu mega zdrowa, dlatego pozwalam jej też na jedzenie powoli łyżeczką lodu. Pamiętaj, że zaraz budyń będziesz jadła. I kupiłam kalafiora na zupę, krem z kalafiora. Dzisiaj Julka będzie jadła tak bardziej po norwesku. Do budyniu posypiemy maliny takie surowe, żeby zjadła. Maliny są cholernie drogie, za taką paczkę 27 koron. To jest po prostu masakra, a prawie 50 koron za takie małe opakowanie borówek. Ale świeże warzywa i owoce ona po prostu też musi dostać. Nie je chleba, kupiłam jej awokado, też na jakąś taką pastę, bo po prostu boli ją na tyle gardło, że musi jeść wszystko znowu w płynie. O Trivin Car, coś nowego w Norwegii, jeszcze tego nie widziałam i to jest słona woda, jak to się nazywa? Nie wiem. Słona woda z aloesem do nosa. Julka lubi spreje do nosa, ja nie lubię, ja nie cierpię, ale ona sobie czyści ten nos. I pierwszy raz w Norwegii sięgnęłam po syrop. Nie wiem dlaczego go kupiłam, ale jakiś taki wiśniowy, bez alkoholu, bez cukru, syrop dla dorosłych i dla dzieci, żeby pomógł wydzielinie się wydostać. Aczkolwiek ja i tak uważam, że syrop z cebuli, on się tak nazywa. Nie znam, jeżeli któraś z Was w Norwegii stosowała, to chociaż dajcie mi znać, czy on pomaga, czy nie. Ja oczywiście też później się wypowiem, czy on działa, czy nie. Aczkolwiek, jeżeli robimy bardzo dużo rzeczy, to nie wiemy tak naprawdę, czy to działa syrop z cebuli, czy czosnek, czy co innego. Dlatego ja wszystko do jednego wora i zaczynamy porządną kurację, żeby jak najszybciej przyszło, bo dziewczyna północy kaszlała dzisiaj i spać nie mógł, bo po prostu cały dom nie spał, jak Julka nie śpi. Także dzisiaj będzie bardziej wirusowy odcinek. Chciałam sobie usiąść z Julką i zrobić taki Jule Werkstatt. Takie już pierwsze jakieś dekoracje z szyszek, no ale nie wiem, czy się wyrobię. Czas pokaże tymczasem. Aha, jeszcze kupuję takie kefiry. Jak jesteśmy chorzy, czy Julka miała problemy z jelitami, bo one mają też dużo witaminy D i bardzo dużo bakterii właśnie tych probiotycznych takich, więc niech dziecko pije. I po raz pierwszy u siebie w sklepie znalazłam syrop z malin. Zawsze były mieszane, były z porzeczek, a nigdy z syrop z malin, więc pierwszy raz udało się kupić syrop z malinek, jakiś jogurt, serek. Nawet gruszkę na jakąś owsiankę udało się kupić, masę bananów, dropsy, które Julka lubi do gardła i kupiłam jeszcze jedne dropsy na gardło, no wirusowy odcinek w Norwegii. Kopię z eukaliptusem, mentolem i miętą takie. Także mam nadzieję, że sobie będzie te gardełko nawilżać. Ja się zabieram za budyniek i zabieram się za przygotowanie jakiejś herbaty dla Julki, na jakieś napoje i jak się uda, to jeszcze dzisiaj coś tam będę nagrywać już na vlogmasy, już na zaś. Feel like falling deeper, cold nights not 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 저던 내 사랑이 식어 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 마음을, 마저 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기엔 내 자신이 너무 걱정돼. 바보 같은 생각이야. 알아 멍청해. 상상만으로도 좋은 상상만으로도 힘든 이중적인 면을
hidro Ebolka marka ne dari kakoro Ganun banyangi odinji Soro kungumhejo boryo Eso maeum joryo Haneulman bomyeonso Eonjeujeum alge deulka Neodo nawa Gatun saenggakeul hago isseulka Hanchamul mongani Boda boni salchak Eoduojin saekgal Bulgusseureun eonoure daegal Samsam Maneurodo joeun Samsam Maneurodo himdeun Ijungjeogin myeoneul Gajigo isseo Sarangiraneun geol Oh yeah Baby can't you Come with me Can't you hold my hand and leave I just wanna know What you're thinking Wondering All day long Not gonna do another Pick and choosing Challenge dzisiaj będę miała, słuchajcie, takiego wiadomo. Ucha? Nie wiem.
leje aż 30 ml na sekundę, będzie miało. Na razie jest około 20 ml. Może jest bardzo, bardzo zmuszone. Ale widać, jak się rozwijają. I po prostu bardzo, bardzo mijeje. Nawet wystawię wam kamerkę na chwilę, żebyście usłyszeli wiatry Norwegii. Jestem pod dachem, tak czy inaczej kamerę bardzo ciężko nawet utrzymać i dziś po prostu bardzo, bardzo wieje, i będzie wiało jeszcze gorzej, więc kalosze na nogi i jakoś dam radę w tej stodole dziś. Patrz, bo wiesz, na którym momencie skończyłam vloga? Nie. Na kurowaniu cię miksturami tymi z imbira, cytrynek, herbatek, syropów cebulowych. Opowiedz widzom, jak smakował syropek z cebulki. Nie wolno tak brzydko. Łatwiej powiedzieć. Był obleśny niestety. Był ohydny, on nie był do strawienia. I jeszcze trochę masz nohę zapchane, nie? Bardzo. Jeszcze robi Julka inhalację, ale Julia miała cudowne ozdrowienie, prawda? W poniedziałek byłaś w szkole? Nie, w zeszłym tygodniu. Tak, w poniedziałek byłam. No, no to we wtorek, od wtorku się zaczęło, mamy wtorek, środę, czwartek, Julka przeleżała w łóżku, a w piątek już miała cudowne ozdrowienie, mama wraca z pracy, a Julka już w piżamie, wykąpana. Nie w piżamie, mamo! W dresach. Tak, w dresach. Dobrze się już czuję, mogę iść jutro na paznokcie. Tak, i zrobiłyśmy sobie nasze paznokcie. Moje wyglądają tak, już wam pokażę. Tutaj taka dziewczynka robi na wyspie. Dziewczynka, kobieta robi na wyspie. U nas, ale to tak jako hobby to traktuje. Także mam takie króciutkie, ale już tak troszeczkę świątecznie. A Julka też ma świątecznie i też króciutkie. No nie widać, o tak. Bo ma z bombką. Tak. Bo Jula gra na gitarze i pianinie. Nie, muszę mieć krótkie. Musi mieć krótkie, a koncert już tuż, tuż. Więc mam krótkie. Więc wyzdrowiałyśmy. W ogóle nie wyciągałam kamery przez piątek, sobotę i niedzielę. Przez 3 dni nic nie nagrywałam, więc tak naprawdę nagrywam teraz końcówkę w vlogach, żeby go jakoś zakończyć. Moje mikstury szły i chyba podziałały. Robiliśmy inhalację, prawda? Brałaś tylko jakieś tam witaminę D, cynk brałaś, syrop ten z kopa trochę, nie? I ten od... No. I poszło. I jakoś to przeszło. Został zatkany nos. No i trochę taki kaszel, no bo z powodu zatkanego nosa. A mnie, słuchajcie, wysypało na twarzy masakrycznie. Miałam alergię na twarzy. Chyba od pomarańczy. Wydaje mi się, że po prostu przez źle umytą pomarańcz. I jadłam też grejpfruta tak gryząc, nie obierając go ze skóry, tylko po prostu pokroiłam w cząstki i tak jadłam. Wydaje mi się, że od cytrusów mnie tak wysypało. Albo od jajek, bo też mam, nie powinnam jeść tyle jajek. Ale też piłam wapno chyba przez 3-4 dni i naprawdę już moja cera wygląda dobrze, bo wyglądała tragicznie. To znaczy nie miałam za bardzo czerwona, ale byłam po prostu bardzo taka chropowata. Na szczęście już jest dobrze. Julka kontynuuje swoje projekty pieczenia w szkole i dzisiaj przyszła do domu z takimi rogalami. Robiła je w szkole, więc ja muszę zrobić próbę smaku. Daj mamusi nóż. Mieliśmy praktyczny sprawdzian w szkole z robienia jedzenia. Na drożdżach. Na drożdżach. A Julka i drożdże, no to taki, no... No nie. Julka się nie lubi z drożdżami, bo Julka ma to po mamie. Dopiero teraz ja się lubię z drożdżami, ale jak byłam młodsza, to podaj coś tam smarne. Może być. Także nie lubiłam drożdży, a Julce naprawdę wypieki wychodzą jak na 15-latkę. Ja w jej wieku takich rzeczy nie robiłam, a nie brałam się na pewno za drożdże. Może za pizzę w jej wieku się brałam, ale na pewno nie za drożdże. Bardzo fajna konsystencja. Normalnie jak sklepowe. No i to jest praktyczne w Norwegii, w sensie u nas w szkole polegało na tym, że po prostu nie mogliśmy się odzywać, byliśmy w kuchni, nauczycielka na nas się cały czas patrzyła i zaglądała na numerów, a my musieliśmy tylko z listy przedmiotów jedzenia, w sensie tam gdzie pisało tylko ile powinno być mleka i drożdży i jednej mąki, jednego sortu mąki, to musieliśmy resztę się dowiedzieć samimi i dosypać samemu, jak to wygląda. No i sam nie mieliśmy w ogóle żadnego sposobu do przygotowania tego, nic nie było napisane, tylko właśnie te produkty, które powinniśmy użyć. No i wyszło. No i tak, a bardzo się bałaś tego. Bardzo się bałam, no bo za każdym razem nie wychodzą. Ale wyszło i wyszło całkiem fajnie, ja już próbuję.
fajne, no. Dobrze. Możesz powtarzać w domu. Ja się zabieram za chińszczyznę, bo już mega mi się chce takiej chińszczyzny z makaronem, z jakimiś nudlami, więc mam trochę warzyw do zużycia w lodówce znowu, więc robię chińszczyznę. I przez to, że 3 dni nie nagrywałam, to jestem bardzo do tyłu w plecy z moimi projektami. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to została mi tylko sypialnia. W ogóle chciałam ją posprzątać w grudniu, ale stwierdziłam, że zrobię to już teraz w tym tygodniu, jeszcze w listopadzie. Wy już pewnie, ten vlog już będzie przy końcu listopada. Być może się pojawi jeszcze jeden w listopadzie, a później już będą vlogmasy grudniowe. I ja postanowiłam, że ja dzisiaj na pewno jeszcze popiorę właśnie dywaniki i firany. Chcę pościągać zasłony wszędzie i już sobie poprać je w listopadzie. Nie będę, słuchajcie, czekać do grudnia. I posprzątam sobie dzisiaj sypialnię i mam sporo pracy takiej na komputerze organizacyjnej, ale to zobaczycie na pewno w kolejnym, ostatnim już vlogu listopadowym. Także na pewno Wam o tym pokażę, Wam co robię, co mnie tak zajęło w tym tygodniu. W sumie dzisiaj jest który? 22. Drugi, jak nagrywam, Wy zobaczycie tego vloga około 29, myślę, a nawet może troszkę wcześniej, nie wiem. Nie, chyba troszkę wcześniej zobaczycie go w sobotę, a więc jestem trochę tak jakby do tyłu o tydzień z Wami, ale naprawdę mam bardzo zajęty tydzień. Więc zobaczymy, jak to będzie. Bardzo się cieszę też na vlogmasy i miałam sobie nagrać teraz właśnie w te ostatnie dni vlogmasy z dekoracjami, ale nic nie nagrałam tak naprawdę jeszcze do tych vlogmasów, przez to, że troszeczkę latałam tutaj koło Julki i po prostu byłam strasznie niewyspana po nockach. Jeżeli ja jestem, nie odeśpię nocki w domu, a nie mogłam spać, byle jaki dźwięk mi przeszkadzał, to po prostu chodzę później, tragedia, tragicznie. Wczoraj po prostu jak zombie cały dzień w piżamie zdążyłam, nawet obiadu nie gotowałam, bo byłam po prostu tak nieżywa. Julka się czuje już dobrze, mamy nowe paznokcie, bardzo się z nich cieszymy. A teraz chyba spadam. Mamy 3 praleczki do złożenia na dzisiaj. A ja mam sprawdzić ściuchę. Ty masz jeszcze przygotować do sprawdzianu. Ja muszę przygotować listy zakupów już i muszę już sobie zaplanować rzeczy do vlogmasa, żeby później nie zostać z rączką w nocniczku. Więc chyba powoli będę kończyć tego vloga i się żegnać. Także skuteczne metody naturalne na pewno działają, a może nie wyleczą do końca, ale na pewno jest to duże wsparcie dla organizmu. Ja w ogóle nie jestem chora, piłam praktycznie te wszystkie mikstury, co Julka piła. Julka naprawdę szybciej niż pozostałe dzieci potrafiła wyjść z tego, bo przez 3 dni naprawdę się podniosła szybko. Dziewczyna szybko, nie? Nie spodziewałam się też, a tak to naprawdę groźniej wyglądało i ogólnie ten wirus, on się chyba nazywa SR czy RS, tutaj, który jest na wyspie, kładzie nam dzieciaki do łóżek nawet na 2 tygodnie niestety, więc udało się. Tymczasem będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taka forma vloga jakaś byle jaka, ale była trochę choróbski i tak dalej, więc musieliśmy się troszeczkę podkurować i no jak nie urok, to wiecie co jest. Ja z jakąś alergią na twarzy, Julka naprawdę mi tu kaszlała i źle to wyglądało. Na szczęście udało się wyjść. Polecam wszystkim naturalne domowe sposoby, picie szałwi, rumianku też odkaża, różnych herbat z dodatkami. I tak trzeba się pić, i tak trzeba pić. I tak trzeba dużo płynów pić, jak się jest chorym, i tak, więc róbmy te płyny w mądry sposób, nie samą wodę, nie samą czarną herbatę, tylko po prostu z dodatkami, które wspierają nasz organizm i wspierają nasze ciało. Tymczasem życzę Wam dużo zdrowia, żebyście Wy przypadkiem teraz w grudniu nie zachorowali, bo będzie mnóstwo vlogmasów i będziemy robić mnóstwo ciasteczek i mam nadzieję fajnie spędzimy ten grudniowy czas w takim mega odpoczynku, prawda? I z julepin. Tak, dekoracjami bożonarodzeniowymi. Także już nawet moja karta pamięci mówi kończ już, musiałam ją wymienić. Więc kończę już, trzymajcie się zdrowo, ciepło, żebyśmy fajnie mogli w ten grudzień wejść z taką świąteczną atmosferą. Ja wiem, że większość z Was ma pewnie takiego, że te święta idą, znowu święta w ogóle, znowu tych pełno pierdół i tak dalej, ale dla mnie grudzień to czas przyjemności i naprawdę ten grudzień można sobie spokojnie wykorzystać przede wszystkim, wykorzystać te zawieruchy w sklepach, te produkty, które są dostępne tylko w zasadzie na święta i się po prostu nimi cieszyć, bo one są tylko przez ten jeden miesiąc. Ten nasz Mikołaj Czerwony, on jest tylko jeden miesiąc, więc dajmy mu szansę w tym jednym miesiącu i pozwólmy mu
żyć, bądźmy dla niego tolerancyjni. Więc do zobaczenia. W ostatnim vlogu jeszcze będzie taki troszeczkę inny, a tymczasem do zobaczenia już na vlogmaskach. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki.